soboty 3 października w kościele Bonifratrów w Cieszynie odbył się koncert, podczas którego Schola zaprezentowała repertuar ze swojej premierowej płyty. Na płycie znajdziemy utwory maryjne na przestrzeni wieków. Jest to jakby, można powiedzieć, taka wędrówka w czasie i w przestrzeni. Utwory są od średniowiecza do baroku, z Polski do Hiszpanii. I właśnie, ale wszystkie są maryjne utwory i można nabyć płytę w Cieszynie u nas w kościele Świętego Jerzego. Myślę, że w księgarniach, tu też dewocjonalach różnych w Cieszynie i na internecie też będzie za kilka dni na pewno już dostępna, bo wydaje tą płytę Tyniec, wydawnictwo Ojców Benedyktynów z Tyńca. Schole tworzą muzycy z Polski i Czech. Jesteśmy grupą takich właśnie zapaleńców, pasjonatów muzyki sakralnej z obu stron Oldzy, czyli mamy zaolziaków, mamy cieszyniaków z polskiej strony, że tak powiem. No i od 6 lat właśnie spotkaliśmy się i stworzyliśmy tą scholę i śpiewamy raz w miesiącu u Świętego Jerzego na mszy trydęckiej. Tak naprawdę no, koncertowanie jest u nas rzadką sprawą, więc no, dzisiaj to był taki wyjątek, ale naprawdę zachęcamy, żeby posłuchać to live na mszy. Koncert przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła występ scholi gromkimi brawami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik-Telesz.